Aldebaran's attack. We're still stuck in this desert and we get enough fuel. So while the others are preparing the Aurora for departure, me, Gyul, and Damir must sneak into the oil terminal and steal a railway tank full of fuel. We must open the gate from the inside so that our guys could hook the tank to the rail car and roll it out before any of the Baron's men notice them. Gyul and Damir are going to be waiting for me near the terminal. Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam do kolejnego odcinka gry Metro Exodus. Kontynuujemy od miejsca, w którym żeśmy zakończyli. Czyli mieliśmy tutaj ostrą taką walkę. No i teraz zobaczmy, co tu się dzieje w ogóle. We're leaving soon. Take everything that can burn to the engine. Tokarev, tell me when you're done. I'll be at the bridge. Yes, sir. Uncle Artyom, Uncle Artyom. Słucham. I drank so much water. It's slashing in my belly now. No to super. You drink some too. Grandpa Max says you can drink as much as you want now. We'll also have tea. Okay. Hi, Artyom! Well, it's all gonna be okay now. We can't lose now that we have water. You guys did great! Artyom, watch out while on the mission. We'll be praying for you. Come on, it's Artyom we're talking about. He's made of steel. Just listen to him walk. But yeah, man, you'd better keep both your eyes open out there. The cavalry will be there in the nick of time, of course, but don't go taking unnecessary risks. No, okej. Co tu się poza tym jeszcze tu dzieje? W naszej bazie. O, skorzystajmy sobie z warsztatu. Zobaczmy, co możemy zrobić, co możemy poprawić. Mamy trochę surowców, więc przede wszystkim wyczyścimy naszą broń. Coś tutaj mamy dodatkowego. O, 36 kulek lub 12 kapsuł, a to 27 kulek. Czyli dobra, to instalujemy. Okej. Co tu jeszcze mamy ciekawego? No chyba tyle. Maskę trzeba przeczyścić, oczywiście. Podstawa naszej działalności. Mam wszystko na fulla, chyba. No tak. Czyli stąd byłoby to na tyle. No dobrze. Zobaczmy, jaką mamy obecnie misję na mapce. Aha, czyli muszę się tam udać po kolei. No dobra. To co, wsiadamy w nasz pojazd i będziemy pomykać. Czym to się wychodziło? W tym samym czasie wchodziło, czyli literka M. Dobra.
A czekajcie, mogę tu wejść do środka, jeszcze bym zobaczył, co tu się ciekawego dzieje. Mogę! Tylko, że oni mi tutaj zagrodzili drogę. Ha. No i nie mogę wyżej. No nie no. Co on tu robi? Coś wyrzuca? A, rozwalają chyba, żeby coś tam spalić w kotle. Dobra. W takim razie przejdziemy sobie. Our pumps aren't that good. Can't build much of a pressure, so I don't expect leaks. Some seepage at worst. Once we get far enough, we'll move the pipes to the roof and then replace them with proper metal ones. Well, you're on top of things, having so many spare parts, Blin. Even pipes! And you brought them from Moscow! Artyom, we're fixing to leave already, but there's one thing that keeps nagging on me. Remember that dismantled ship I told you about? I can't stop thinking about the slaves they keep there. Do you think we could still free them? If not us, then who? So tired of this dust. Can't wait to get out of here. Don't take dumb risks there. I need a live husband, not a dead hero. Okay. Będę miał to na uwadze. O, jaki pojazd. Ale tego dosiąść to chyba nie możemy. Coś mi się wydaje. Artyom, you and I will soon be leaving, so you can take some rest. Do a checkup on your gear and catch up with us. We'll rendezvous at their base. Nie, no jestem wypoczęty. Także spoko. Dobra. Yeah, we could build a second one, but didn't have enough to fix the first at the boulder. Wsiadamy. Jeszcze tylko drobne zerknięcie na mapę. No tak, cały czas prosto. Po kolei będziemy... Znaki zapytania odhaczać na mapie, sprawdzając, co się za nimi kryje. Listen up, everyone! The Baron... Fuck off, dumbass! All right. Everyone in second reserve. Assemble at the ridge. Dobra, zobaczmy, gdzie my jesteśmy. O, właśnie dojeżdżamy do pierwszego znaku zapytania. To chyba gdzieś tutaj, tak? Dokładnie tutaj, gdzie stoimy. No, to ciekawe, bo tutaj nic nie ma. No ale nic, rozejrzyjmy się. Skoro gra nam pokazuje, że jednak coś tu jest. Coś bliżej niesprecyzowanego. A może to chodzi o ten, patrzcie. O, tutaj coś nam się odznaczyło na mapie. A, to o to chodziło, dobra. To możemy co nieco pozbierać sobie chyba z tych resztek, które tutaj po tych wojownikach zostało. O, zabili demona. Zobaczmy na mapkę, czy się już to odznaczyło. Tak, odznaczyło się. No dobra. To jedziemy w takim razie dalej. Tylko zastanawiam się, czy przypadkiem sobie nie pojechać tutaj. Bo tu mamy jeszcze jeden znak zapytania i potem dwa podwójne. Dobra, skoczmy sobie tutaj w takim to układzie. Dobra, uciekamy, bo nas atakują, atakują nas. Zawrócimy sobie.
ja sobie podjadę maksymalnie, jak tam się da. O, tutaj sobie podjadę. O nie, no, co za masakra jakaś. No zaraz nam samochód zdemolują. No nie, 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 wycofujemy się. Dobra. Uspokoili się, czy jeszcze nie? Za blisko podjechałem. Ale nie wiedziałem, że tam jest taka sytuacja. No dobra, spróbujemy sobie w kuckach przejść do nich. Może nas nie zauważą tym razem. No tutaj jakaś trawa rośnie. Więc jest szansa, że się może schowamy. Mówię może, bo to nigdy nic przecież nie wiadomo. No ale zobaczymy. O, może za tym krzaczkiem sobie? Co my tu mamy do... O, strzeliłem w niego, a ten nic. Widzieliście, jaka mechanika gry? Pokątna. No teraz udało się. Teraz udało się. A, za późno. No, siądź na chwilę. Siądź. Bo ja muszę wymierzyć. Dobra. Przeładujmy. O, odskoczył w bok. Dobra. No, powolutku się zbliżamy. Ten widz automatyczny, automatyczna pompka, jak napompujemy nawet ręcznie, to widzicie, ubywa tego ciśnienia. Także z jednej strony ona jest dobra, bo ona będzie automatycznie dopompowywała, ale z drugiej strony no tracimy troszeczkę jednak tej pojemności, bo ciśnienie nam uchodzi. No, ale co zrobić? Dobra. Dobra. Okej. No i fajno. Widzę, jakaś burza piaskowa się nam tutaj chyba objawia. O, tu jeszcze żeśmy opuścili coś. Dobrze, zobaczmy, co mapa mówi na ten temat. Mapa mówi, że jeszcze jeden znak zapytania przed nami jest. I do niego właśnie pójdziemy sobie. Już nie będziemy oczywiście podjeżdżać, żeby nie zrobić dokładnie takiego samego błędu jak w tym przypadku. Ale po prostu sobie najzwyczajniej podejdziemy. Nie wiem, co tam jest. O co tu chodziło? O to? O to! O. Co to za dziwny zbiornik? Co ja mogę z tym zbiornikiem zrobić? O.
No patrzcie, jakie to żywotne. No nie wiem. No jesteśmy na miejscu, ale ja tu nic nie widzę. Zobaczmy mapę. No nie, coś tu jest do odkrycia, patrzcie. Znak zapytania nie zniknął. Pytanie tylko co? Zobaczmy sobie tutaj do tych... O. Ruin. O, może to o to chodziło. Może to o to chodziło, nie wiem. Może to było to. Uciekł, dobra. Coś tu warczy mi. Z lewej strony. O. Dobra. O. Skończyła się burza. No więcej tu już chyba nic nie znajdę. O, teraz chyba już wszystko zobaczmy na mapę. Dokładnie tak, dobra. Skoro to jest wszystko, to w takim razie idziemy do tych dwóch znaków zapytania na wprost. Jeszcze sobie, słuchajcie, dorobimy kuleczek do Tihara. Bo jednak skoro on nas nie atakuje, to my jego też nie będziemy. I zbliżamy się do tych dwóch znaków zapytania. Ale patrzcie, jaki mur jest naokoło. Trochę ten mur rozwalony, więc jakoś tam się przedrzemy. O, tu jest jakaś baza czyjaś. Lepiej być ostrożnym. O, widzę, że tu już będzie coś do eksplorowania. Jest jakaś platforma, wieża obserwacyjna. Pająki. Ale my się pająków nie boimy, co nie? No dobra. Idziemy w górę. Zobaczymy, co tu jest. No fajny punkt obserwacyjny. Tu można przylecieć, znaczy tą tyrolką przyjechać.
Zobaczmy sobie przez lunetę, co tam widać. Czy ktoś tam jest, czy nikogo tam nie ma? Chyba nikogo nie ma. Nie widać w każdym razie nikogo. Tutaj tak patrzę, czy jeszcze coś jest do zgarnięcia, ale... Ale raczej nie. Dobrze. Schodzimy w takim razie na dół. I spróbujmy zaudać się do tego głównego budynku. A jeszcze w międzyczasie zerknę sobie na mapkę. Zobaczyć, czy chociaż mi się jeden znak zapytania... O, jeden znak zapytania się odhaczył. Właśnie na to liczyłem. No dobrze, to idziemy dalej. Potem można na tej tyrolce zjechać sobie będzie tutaj do tego hangaru, bo widzę, że też taka możliwość istnieje. Patrzcie, jakie gniazdo, kurczę, wybudował ten demon na ścianie frontowej budynku. Tam światło się, widzę, pali. Wiecie, co mam pomysł? Jakby tam wrzucić ten... Jakby tam wrzucić, no. O, właśnie. Ciekawe, co teraz się stanie. Jak to podpaliliśmy? Czy nas zaatakuje, jak mówicie? Co, koniec? Jeszcze jedną wrzucimy. Nie, uciekł. Skubaniec. Myślałem, że się uda jego podpalić, ale to chyba niespecjalnie. No więcej nie będziemy rzucać, bo szkoda nam tych. Szkoda nam... Musimy jakoś się dostać do środka. Słyszę tutaj niepokojące odgłosy. Oknem nie możemy. Może tędy? No nie możemy tędy wejść, no. Co? O, może tędy się uda. Udało się, dobra. Odpalamy latarkę. Bo tu ciemno jak nie powiem gdzie. Napompujmy i latarkę może. Zawsze to będzie troszeczkę lepiej świeciła. No i... Zobaczmy, co jest dalej. O kurde! A się przestraszyłem. Co jest? Dobra. Doprodukujmy może odrobinę tych kulek. Jeszcze, bo nie wiadomo, co nam za chwilę przyniesie. O, a nie, pali się, dobra. Myślałem, że zgasło. O, znowu już słyszę jakieś niepokojące odgłosy. O. O, tu jest dziubek. O ty, dziadu. Dobra. Doróbmy sobie jeszcze kulek. Bo tego nigdy za wiele.
a one dosyć szybko niestety ubywają. I jeszcze latareczkę odrobinę dopompujmy. Dobra. Dobra, zobaczmy co jest wyżej. Jakieś gruzowisko tylko. Nic tu ciekawego nie widzę. O masz! Dobra. Co jest? Są jednak, powiem wam, odporne. No. Dobra. Kolejny. Dobra. O. Tego nie możemy wziąć, szkoda. Tu też nic nie ma. Myślałem, że to może chemikalia są, ale niestety okazuje się, że nie. No nic, szukamy dalej w takim razie. Tu gdzieś jeszcze coś jest, jakaś niespodzianka. Czyha na nas. O, jest niespodzianka. No chodź, niespodzianko. Co jeszcze jest? Gdzie to jest jeszcze? Coś jeszcze ewidentnie słyszę. Jakby gdzieś za ścianą, jakby... No gdzie to jest? Słychać, a nie widać. O! Jest. Dobra. Co jeszcze? No nie. Ty już mi się nie podnoś, gościu. Ty już trafiony zostałeś. Dobra. Tutaj są jakieś... jakaś krata. No ale na szczęście już chyba nie będzie niespodzianek z tego, co... słyszę. Dobra. Chodźmy dalej zwiedzać. No bo co, tutaj wszystko? Czy jeszcze gdzieś coś mogę... Ale nie, tam wyżej muszę się jakoś dostać, patrzcie. Bo tam jest ta Tyrolka. Tylko jak tam wyżej się dostać? Którędy to przejść? Tu są te szafki zawalone, ale tu nic nie ma. Tu jest ten kolo, ale myśmy tu już byli. Ha. Nie bardzo wiem, jak się tam wyżej dostać, powiem wam. Tędy co, nie wskoczę przecież. Bo to za wysoko. Tu gdzieś trzeba znaleźć jakieś inne przejście. O!
Proszę bardzo. Jakieś kolejne mamy ulepszenia. Dobra. Tu są schody, więc... Ale zajrzyjmy może najpierw tutaj. Czy tutaj coś nas nie... Nie. To jest nieżywe. Poszukajmy coś innego tutaj. O! Są jakieś suweniry drobne. O kurde! Dobra. Doróbmy sobie w międzyczasie jeszcze kulek. Bo nie wiem, ile tam zostało. No, jeszcze trochę było. Dobra, idziemy dalej. Takie tu niespodzianki są. Człowiek myśli, że jest czysto, a tu okazuje się, że nie zupełnie, bo on się gdzieś tam zbunkruje taki jeden. O! Zapalniczka, proszę bardzo. Podpalamy, skoro chcą zapalniczkę, żeby użyć, to używamy. Kurde, patrzcie, jaka to konstrukcja, to się zaraz zawali. O! No jakie się stąd spierdziele. O kurde! Oh my god! Spadłem. No dobra. Mówi się trudno. Muszę w takim razie z powrotem się wdrapywać. Czekajcie, ja spadłem na parter chyba teraz. Coś mi się wydaje. Może chwilę poczekajmy, aż się zdrowie nam zregeneruje. No chyba już to nastąpiło. W niewielkim chociaż stopniu. O, czekajcie, którędy to się szło. Dobra. Aha. Dobra, już wiem, gdzie jesteśmy. Aha, czekajcie, tu miałem... I tu były po prawej... O, właśnie, tu po prawej schody były. Tutaj żeśmy nic nie... Tylko musimy przejść tutaj i tymi schodami wyjść w górę właśnie. O to chodziło. No to jeszcze wyżej coś jest, no ale dobra, najpierw oblukajmy, co jest tutaj. Ha. To mój cień. Już cienia się boję samego. Taki klimat w tej grze. No nie ma tu nic na tym pięterku, chyba żeby tu jeszcze coś było. Nie wiem. Nie ma tu chyba nic. Tam jakieś te kable są. Przeskoczmy właśnie. Ale tu nic się z tym zrobić nie da raczej. Dobrze. Chodźmy wyżej. No i co tu my mamy? Wyrko. Jakieś części. O, możemy się przespać też. Świetnie. Tu coś żeśmy jeszcze wzięli. Mamy tutaj warsztat. No pięknie. Pięknie, pięknie, pięknie. No i sejf jeszcze. W tym sejfie. No, też coś tam jest fajnego, ciekawego. Zaraz do warsztatu wrócimy. Tylko najpierw
Zjedzimy sobie, co tu jeszcze jest ciekawego. Tutaj coś jest, ale chyba tego nie mogę wziąć. No, niestety. To jest wyjście. Gdzie? A, tam gdzie żeśmy byli. Dobra, wracamy tutaj jednak. Wejdźmy sobie na taras. Pooglądajmy, co jest gdzie. A, bo ja zaraz spadnę. Tu jest ta tyrolka nasza. Magnetofon. Posłuchajmy taśmy. Tu jakaś forteca. Patrzcie. O, oznaczyło coś. Fajnie. No i tu więcej nic nie widzę. Przejdźmy sobie dalej. Tutaj popatrzmy jeszcze. Coś tu będzie. Dostroiła nam się lornetka. Tu nasz samochodzik. Widzicie? Autko, które żeśmy zostawili. Tutaj ten hangar, gdzie możemy tyrolką zjechać. I tak też uczynimy, bo tam na tej wieży żeśmy już byli. Tutaj na tej wieży byliśmy, więc nie ma sensu już drugi raz tam wchodzić. Tutaj widzę, coś się dzieje. Jakieś reflektory świecą. A jakbyśmy sobie wzięli nasz... Spróbowalibyśmy sobie w to strzelić. Chyba za daleko. Obawiam się, że chyba nie pocelujemy. No, za daleko. No nie, nic z tego nie będzie raczej. Raczej nic z tego nie będzie. Przeładujmy. No dobra, w zasadzie to chyba tu już więcej nic nie podziałamy. No najpierw to musimy dorobić sobie tutaj co nieco małe. Co tu, jeżeli nie mogę przejść?
To jest. Dobra. Ładowarka. O, napięcie faktycznie spadło sporo. Dobra. Można wyłączyć, bo już tam potrzebne nie będzie. Doróbmy sobie amunicji. Zobaczmy, co jest co. Dobra. No właśnie, broń trzeba przeczyścić. Co tu my mamy? Mamy zamontowany w tej chwili lekki uchwyt. Stabilność nam się mocno powiększa, dobra. Niech będzie. Podstawowa lufa i czok kaczy dziób. A tu mamy co? No dobra, montujemy. Skoro tak, to montujemy. Tu mamy już wszystko wyczyszczone. A tu zobaczmy, co jest. Ulepszony noktowizor. No dobra, instalujemy. Maska, no nie wymaga czyszczenia. Tu wszystko jest na fulla. Także tutaj już więcej nic nie dorobimy. No dobrze. Dobrze, mamy już 42 minuty materiału. Więc może na tym odcinek zakończmy. Ustawmy sobie tylko budzik. Tak, żebyśmy się przespali do kolejnej może nocki. I będziemy kontynuować w następnym odcinku. Także na razie sobie prześpimy się. No, i w tym odcinku to tyle. Kontynuować będziemy już w następnym. Trzymajcie się, dzięki za to, żeście dotrwali do końca. Pozdrawiam serdecznie i do kolejnego odcinka serdecznie zapraszam. Trzymajcie się. Cześć!